Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj opuszczamy japońską wieś, bo zabieram was w podróż na Wyspę Świętej Heleny. Tak, tak, na tą małą kropkę na mapie gdzieś tam po środku południowego Atlantyku. Gotowi? No to lecimy! Odcinek 15. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak zaczęła się moja obsesja na punkcie Wyspy Świętej Heleny. Tak, bo wbrew pozorom to właśnie na punkcie Wyspy Świętej Heleny mam totalnego fioła, a nie na punkcie Okinawy czy Japonii tak ogólnie. No cóż, słuchacze tego podcastu już pewnie dobrze wiedzą, że pozory mylą. I tak też jest i w moim własnym osobistym przypadku. Ale zanim opuścimy naszą japońską wieś i udamy się w tą podróż na drugi koniec świata, to przypominam, że odcinek 20 zbliża się wielkimi krokami. Jak również zbliża się też moja wyprawa na Tuvalu. Słyszał ktoś coś o tym kraju? Ta wyprawa i odcinek 20 niemal się pokrywają. I wspominałam już w poprzednich odcinkach, że z okazji tego 20 będziemy mieć tutaj małą imprezę. No, dlaczego? No bo ponoć tylko 1% nowych podcastów przekracza tą magiczną barierę 20 odcinków. Większość umiera śmiercią naturalną zaraz po starcie. Więc zapraszam was tu do mnie na dłużej. I jeśli podobają się wam moje treści, to dodajcie ocenę na Spotify albo na Apple Podcasts. Jeśli słuchacie na YouTubie, to zaobserwujcie, kliknijcie like, lubię i zostawcie komentarz. Każde kliknięcie trenuje algorytm tych mediów społecznościowych i sprawia, że kolejny odcinek trafia do większego grona słuchaczy. A dla małych kanałów i nowych twórców, takich jak ja, to jest niezmiernie ważne. Więc z góry dziękuję wam za wasze wsparcie. No ale teraz do rzeczy. Wyspa Świętej Heleny. Gdzie to? Zazwyczaj takie jest pierwsze pytanie, które dostaję, jak tylko wspominam tą nazwę. Wyspa Świętej Heleny. No gdzie? Południowy Atlantyk. Mała kropka na mapie. Słynie głównie z tego, że Napoleon spędził tam ostatnie lata swojego życia. Widzicie, to takie odludzie. Chcieli go wysłać do najbardziej oddalonego od cywilizacji miejsca na świecie, żeby już nie stwarzał żadnych problemów. No i właśnie tam wylądował. Ja fanką historii nigdy nie byłam i nadal nie jestem. Po prostu za dużo dat do wkuwania. No i przyznaję się, że orłem szkolnym nigdy nie byłam. Wolałam czytać fantastykę naukową. Więc, jeśli nie z przyczyn historycznych, to jak zaczęła się ta moja obsesja na punkcie Wyspy Świętej Heleny? Z nudów. Ot tak po prostu, z nudów. I wcale tu nie żartuję. A było to tak. Miałam chyba 10 lat, no w zasadzie to 10,5, bo było to zimą i byłam ciężko chora. Musiałam siedzieć w domu, nie mogłam chodzić do szkoły. Przeczytałam wszystkie książki, które mieliśmy w domu, z Balzakiem włącznie. No, który usypiał mnie po chyba około połowie każdej strony. I myślałam, że to dlatego, że mam tylko 10 lat i że nie rozumiałam jego prozy. I dopiero później w życiu dowiedziałam się, że zasypianie przy jego lekturze to raczej typowa reakcja czytelników na jego twórczość. Mój tata, widząc moje cierpienia i chcąc oderwać mnie od rzeczywistości, kupił mi masywny, kolorowy atlas świata. I od tamtego czasu przepadłam. Dosłownie każdą wolną chwilę spędzałam z nosem w mapach. I chyba nawet do toalety go brałam ze sobą.
I kiedy tydzień później już umiałam wyrecytować każde państwo świata, jego stolicę, język urzędowy i czasami też kolory flagi, to zabrałam się za terytoria zależne. I tak właśnie trafiłam na Wyspę Świętej Heleny. No wiecie, w czasach przed Google, żeby się czegoś dowiedzieć o czymkolwiek, to trzeba było maszerować do biblioteki i szukać informacji w książkach. A ja nie mogłam, bo byłam chora i musiałam siedzieć w domu. No i po kilku dniach kwękania, bo byłam bardzo nieszczęśliwa, mój tata przyniósł mi masywną cegłę, która była ilustrowaną encyklopedią. Nowe wydanie, jednotomowe. Byłam w niebie, w siódmym niebie. Stamtąd dowiedziałam się, że Wyspa Świętej Heleny to miejsce zesłania Napoleona i że jest to również popularny przystanek dla jachtowców przemierzających Ocean Atlantycki. I że jedyny sposób, aby się tam dostać, to jest statek pocztowy RMS St. Helena, po polsku chyba RMS St. Helena, który zawijał na wyspę kilka razy do roku. No albo właśnie można było płynąć własnym jachtem. Szanse, że kiedykolwiek stanę na pokładzie statku pocztowego, wydawały mi się bardzo znikome. No przynajmniej tak widziałam to wtedy w wieku 10 lat. Ale już jachty nie były mi obce, bo u ciotki w ogródku stał kadłub jachtu, który właśnie budował mój ojciec. No tak, byliśmy ciut nietypową rodziną jak na tamte czasy. I to właśnie tak zapałałam nagłą miłością do żeglarstwa. Mój tata był trochę zdziwiony, bo nigdy przedtem się żeglarstwem nie interesowałam, a można powiedzieć wręcz przeciwnie, nawet pływać nie umiałam. Ale się ucieszył, no bo w końcu miał kogoś, kto podzielał jego pasję. I jak to bywa z osobnikami z ADHD? A tak przy okazji, to jak się mówi ADHD po polsku? Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi? No więc tak typowo dla osobników z tą dolegliwością rzuciłam się w wir żeglarstwa na całego. I nie bawiliśmy się w obozy żeglarskie po jeziorach. I tak nie mogłabym jechać, bo byłam beznadziejna na basenie. Tak beznadziejna, że nawet karty pływackie nie mogłam wyrobić. Na żaden obóz by mnie nie przyjęli. Więc olaliśmy jeziora i ojciec rzucił mnie od razu na głęboką wodę. W myśl zasady, że albo popłynę, albo utonę. No, jakoś popłynęłam. Żeby zdobyć patent żeglarza jachtowego, trzeba było mieć ukończone 14 lat. Nie wiem, jak jest teraz. No ja nie miałam 14 lat. Ale w końcu udało nam się znaleźć kurs, na który pozwolono mi chodzić, tyle że nie mogłam przystąpić do egzaminu na patent. I o ile dobrze pamiętam, to egzamin zdawałam chyba dosłownie dzień po moich 14 urodzinach. I natychmiast pilnie zaczęłam zbierać godziny i rejsy wymagane na patent sternika jachtowego. No i uzbierałam je dosyć szybko, ale niestety trzeba było mieć ukończone 18 lat, aby móc zdawać na ten patent. A do 18 lat było mi jeszcze niestety daleko. Ale nie przeszkadzało mi to w prowadzeniu jachtów w praktyce. I do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz przekazano mi stery, aby wprowadzić jacht do mariny i zacumować. I już panowie na łodzi stawiali zakłady, czy młoda walnie w nabrzeże i rozwali łódkę i pomost, czy nie. Bo podchodziłam w takim tempie, że się po prostu zieloni na twarzy zrobili. Ale ku zdumieniu wszystkich, wszystkie manewry wykonałam pierwsza klasa. No i tu muszę wam powiedzieć, że choć zazwyczaj, no nawet nie zazwyczaj, zawsze, byłam jedynym dzieckiem w załodze i bardzo często jedyną dziewczyną, to muszę powiedzieć, że nigdy nie miałam z tego powodu żadnych nieprzyjemności. No, może oprócz tego, że musiałam kask na głowie nosić po tym, jak raz niemal oberwałam bomem w łeb. W międzyczasie wpadłam też na super pomysł, aby znaleźć sobie kogoś do pisania listów. Kogoś mniej więcej w moim wieku. Kogoś ze Świętej Heleny oczywiście. Więc najpierw napisałam do brytyjskiej ambasady z zapytaniem o nazwisko gubernatora wyspy. No, miałam tupet.
W czasach przed internetem nie było łatwo znaleźć takich informacji. No i oczywiście ambasada nigdy mi nie odpisała. Ale odpowiednie info i tak udało mi się znaleźć. Więc skomponowałam przepiękny list do pana gubernatora wyspy z prośbą o przekazanie mojego listu dyrektorowi lokalnej szkoły, bo wydawało mi się, że właśnie w ten sposób będzie najłatwiej znaleźć sobie penpala czy penpalkę. List wysłałam. I nic! Nigdy nie doczekałam się odpowiedzi. Ale wiecie, po jakichś 2 latach dostałam zalew listów z Australii. No i nie tylko, bo pośród tych 600 paru listów, pamiętam, żeśmy liczyły razem z koleżanką, były też takie z innych anglojęzycznych zakątków świata. I między innymi były też listy od młodych wojskowych chłopaków w brytyjskich siłach zbrojnych. Chłopaki świeżo po szkole średniej, wysłani w dalekie zakątki świata. No ja już wtedy miałam chyba z 15 lat, ale wiecie, w takim wieku pisanie do 18 i 19-latków wydawało mi się obrzydliwe, więc zrezygnowałam. Zignorowałam. I głupia byłam, bo pisali do mnie chłopaki stacjonujący na Falklandach i na wyspie w niebo wstąpienia. I gdybym tylko spojrzała na mapę, to pewnie bym odpisała. A tak to machnęłam ręką i oddałam ich adresy koleżankom. No wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to właśnie na Falklandy i na wyspę w niebo wstąpienia wyspiarze ze Świętej Heleny wyjeżdżają do pracy. I pracują właśnie dla brytyjskich sił zbrojnych. Potem życie wzięło swoje i o Świętej Helenie, no po prostu zapomniałam. Miałam inne rzeczy na głowie. Aż w końcu nadeszła era internetu. I tak z ciekawości, pewnego pięknego dnia wklepałam w wyszukiwarkę ten nieszczęsny statek pocztowy. I co? I okazało się, że rozkład rejsów był w sieci wraz z cenami i adresem mailowym do rezerwacji. Noż, myślałam, że się przewrócę z wrażenia. Oczywiście natychmiast wysłałam maila. I już tradycyjnie nie dostałam odpowiedzi. Może to i dobrze, bo fundusze miałam wtedy ograniczone i po prostu nigdy nie dostałabym w pracy tyle wolnego, żeby sobie na taką podróż móc pozwolić. Więc upłynęło kilka lat. Fundusze miałam, wolne też. Wtedy zamiast pisać maile, to zadzwoniłam na brytyjski numer tej firmy sprzedającej bilety. I zarezerwowałam kajutę. Okazało się, że trzeba było to robić z rocznym wyprzedzeniem. Ale nawet wtedy musiałam podpisać specjalną umowę, taki regulamin, nie wiem jak to po polsku, terms and conditions, że rozumiem, że wyspiarze mają pierwszeństwo i że jeśli będzie taka konieczność, to moje miejsce na statku zostanie oddane świętemu. No, świętemu, bo tak właśnie nazywają siebie mieszkańcy Wyspy Świętej Heleny. Saints, czyli święci. No i co się stało? No oczywiście, że moje miejsce zostało oddane. Użerałam się chyba z tą firmą przez kolejny rok o zwrot zaliczki za bilet. No i po tym wszystkim to już mi się zupełnie Wyspy Świętej Heleny odechciało. Aż do czasu, kiedy w wiadomościach BBC zaczęły pojawiać się informacje o budowie lotniska na wyspie. Co? Lotniska? Nie trzeba będzie płynąć statkiem pocztowym? Alleluja! No wiem, że niektórzy bardzo ubolewali z tego powodu. Prawdziwi podróżnicy. Odkrywcy, którzy chcieli się tam dostać, zanim zwykli turyści zaleją wyspę. Zwykli turyści, czyli tacy jak ja. Mnie tam było wszystko jedno. Te wiadomości BBC na początku takie optymistyczne, z upływem roku, potem 2, stały się coraz bardziej zniechęcające. Lotnisko i owszem wybudowano, ale nie mogło dostać odpowiednich certyfikatów lotniskowych, bo było za bardzo niebezpieczne. Było po prostu tak niebezpieczne, że boczne wiatry uniemożliwiały lądowanie samolotów. No i chyba jakąś tam przebudowę pasa czy czegoś innego musieli uskuteczniać. Lotnisko w końcu uzyskało odpowiednie certyfikaty i mogło wejść do użytku. Ale niestety z powodu tego niebezpiecznego położenia
i tych niesprzyjających warunków atmosferycznych. Oj, bo powiem wam, że wieje na tej Świętej Helenie niesamowicie. Tylko odpowiednio przeszkoleni piloci mogli tam lądować. I tu pojawił się kolejny problem. Bo żadna linia lotnicza nie była chętna na uruchomienie takiego połączenia na Wyspie Świętej Heleny. Za duże ryzyko, za mały zysk. No i ponieważ rozmiarowo lotnisko nie jest to duże, to tylko małe odrzutowce dałyby radę tam lądować. A to znaczyło, że jedyne możliwe połączenie byłoby z RPA. No i w końcu to właśnie mała linia z RPA zdecydowała się uruchomić takie połączenie. No w sumie mała linia to określenie względne, bo Airlink, jak się nazywała ta linia, Airlink w tamtych czasach było praktycznie częścią narodowego przewoźnika, czyli South African Airways. Airlink oferował jeden lot tygodniowo, w sobotę rano z Johannesburga, z międzylądowaniem w Namibii. Powrót był tego samego dnia, czyli samolot lądował na Świętej Helenie, pasażerowie wysiadali, nowi pasażerowie wsiadali i wiozł z powrotem do Johannesburga. Podczas sezonu świątecznego Airlink dorzucił jeszcze dodatkowy lot z Kapsztadu. Loty obsługiwane były, no i nadal są w zasadzie obsługiwane, samolotami typu Embraer, czyli małymi odrzutowcami, z miejscami na bodajże 74 pasażerów plus załogę. No takimi małymi samolotami, jakich używają polskie linie lotnicze do lotów krajowych w Polsce, mniej więcej. Tyle, że w przypadku Świętej Heleny leci się takim samolocikiem nad Atlantykiem. Jest to chyba ich absolutnie maksymalny zasięg. I z tego, co wyczytałam, to jest to dosłownie na styk. Mają dokładnie tyle paliwa, żeby dostać się na Świętą Helenę. Inaczej, byłyby problemy. No i tak jakoś pewnego dnia przeglądałam sobie różne bilety różnych linii lotniczych w różne strony świata, bo takie mam hobby. Patrzyłam na loty do Butanu, na Nową Kaledonię, Nepale i inne cuda. No wiecie, pomarzyć każdy może. I tak coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, jak sobie Airlink radzi z tymi lotami na Wyspę Świętej Heleny i ile kosztowałaby taka przyjemność. Miałam mieć trochę wolnego pod koniec marca, z początkiem kwietnia, więc no, w zasadzie czemu nie? Wklepałam moje daty i o dziwo, ceny były takie nawet w miarę znośne. Jen, czyli japońska waluta, był wtedy jeszcze tak jakoś bardziej stabilny, nie to co teraz. Za to południowoafrykański rand stał bardzo słabo, więc pomyślałam sobie, że czemu nie? Dobra okazja. Sprawdziłam doloty do Johannesburga. Było kilka opcji. Okazało się, że linia Emirates również cenowo plasowała się bardzo korzystnie. No kurde, czemu nie? Robimy? Robimy. South African Airways, bo to oni wystawiali wtedy bilety na połączenia Airlinka, przemieliło płatność moją japońską kartą kredytową, co o dziwo poszło bezproblemowo, a to się rzadko zdarza. Dostałam potwierdzenie na maila chwilę później. Gotowe. I tak to oto po około 30 sekundach namysłu stałam się posiadaczką biletów z Johannesburga na Wyspę Świętej Heleny oraz z Tokio do Johannesburga przez Dubaj. Skakałam z radości. Juhu! Po tylu latach w końcu moje marzenie miało się spełnić. A było to 12 stycznia 2020 roku. Takie już moje szczęście. Powiedzmy to tak, teraz już chyba sami rozumiecie, że są powody, dla których nie gram i nigdy nie będę grać w gry hazardowe. Do mniej więcej początku marca nadal mieliśmy nadzieję, że ta podróż jeszcze jednak dojdzie do skutku. W marcu wszystko zaczęło się sypać. Airlink zrobił mnie w balona, bo już wtedy miał plany, aby zostać pełnoprawną linią lotniczą i odejść od partnerstwa South African Airways.
Na kilka dni przed odwołaniem wszystkich lotów, ale oczywiście wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że wszystkie loty będą odwołane, zmienili mój bilet. Za pokaźną dopłatą oczywiście. Zmiana była na grudzień. I choć mój bilet nadal był wystawiony przez South African Airways, to dopłata miała być wykonana przelewem bezpośrednio do Aer Linga. Domagali się tego teraz, zaraz, już natychmiast, inaczej wszystko mi skasują. Ach, no cóż, zmobilizowałam koleżankę w RPA, żeby zrobiła mi przelew, wysłałam linii potwierdzenie płatności i cisza, cisza, cisza. Kolejne maile, które przyszły od Aer Linga, to takie, że zawieszają wszystkie loty na czas nieokreślony z powodu pandemii. Kolejny e-mail oznajmiał, że od dziś Aer Linga to niezależna linia lotnicza i że nie mają już z South African Airways nic wspólnego. Jeśli Państwa bilet wystawiony był przez South African Airways, to proszę się z nimi skontaktować bezpośrednio odnośnie zwrotów, voucherów itp. Itd. itd. No szlak mnie trafił. South African Airways praktycznie upadło podczas pandemii, ale zanim upadło, to ja wystawiło mi ten bezużyteczny voucher. Oczywiście chciałam zrobić chargeback, bo płaciłam kartą kredytową. Chciałam odzyskać przynajmniej część tego biletu, ale bank odmówił, bo kupowałam taryfę bezzwrotną. Całe szczęście, że Emiraty dały mi voucher bez większych problemów. I tak minął rok, 2020. 2021, zaczął się 2022. Japonia była zamknięta. Pogodziłam się już z faktem, że na świętą Helenę chyba nigdy nie polecam. I tak sobie spokojnie żyliśmy. Nadeszła jesień 2022 roku. Były jakieś przebłyski otwarcia Japonii, w końcu zniesiono kwarantannę po powrocie tu do kraju i powoli życie wracało do normy. No niestety, u nas trwało to długo dłużej niż gdzie indziej na świecie. Nadszedł wrzesień 2022 roku. Siedzę w pracy i to nagle dzwoni mój telefon. Pani mówi, że pracuje dla Aer Linga i że to w sprawie mojego lotu na Wyspę Świętej Heleny. Że co, przepraszam? Jakiego lotu? Gdzie? Co? Co się dzieje? A ona mi na to, że o ja, już ponad rok temu Aer Linga łaskawie przejął niektóre vouchery wystawione przez South African Airways i że mój ma właśnie wygasnąć i że co chcę z tym fantem zrobić. Serio? Pani tak na poważnie? A ona, że tak, jak najbardziej. Na ile ten voucher? Pytam się. Podaje mi kwotę, okazuje się, że Aer Linga bardzo uczciwie podliczył i cenę biletu i to, co dopłaciłam przelewem. Była to ogromna sterta pieniędzy, bo wtedy już jens zaczął tracić na wartości. To przepraszam, proszę pani, jak ja mam ten voucher wykorzystać i w ogóle jaki jest numer tego cuda? A ona na to, że wyśle mi wszystko na maila i że mam sobie wskoczyć na stronę Aer Linga i zrobić rezerwację, albo jeszcze lepiej podać jej daty, które mi pasują i ona wklepie tą rezerwację, a ja będę mieć 2 dni, żeby sobie po prostu za nią zapłacić i ten voucher w ten sposób wykorzystać. 30 sekund namysłu. Energiczne szukanie terminów. Czy uda mi się zorganizować tyle wolnego w pracy? A, dupie to mam. Wymyślę jakiś nagły wypadek, jeśli będzie trzeba, bo praca nie zając, przecież nie ucieknie. I tak to oto po raz drugi zostałam dumną posiadaczką biletu lotniczego z Johannesburga na Wyspę Świętej Heleny. Tym razem na marzec 2023 roku. A jak dolecieć z Tokio do RPA? Znalazłam śmiesznie tani bilet z Singapore Airlines. Tak tani, że aż się bałam, że mi go odwołają, bo zdecydują, że była to pomyłka. Zorganizowałam ubezpieczenie, które według wymagań musiało obejmować w nagłych przypadkach ewakuację drogą lotniczą, bo niestety bez potwierdzenia takiego ubezpieczenia nie wpuszczą cię do samolotu w Johannesburgu. Potem to samo ubezpieczenie będzie również sprawdzane zaraz przy bramce do wejścia samolotu. A po przylocie na wyspę trzeba podać numer polisy przy wypełnianiu druku do kontroli paszportowej. Zabukowałam hotel. Lokalny przewodnik, z którym rozmawiałam 3 lata temu, zaklepany. Hotele w Singapurze i Johannesburgu załatwione. Helmszturmowca odpicowany.
I tak oto 3 lata później niż początkowo planowałam, wyruszyłam na Wyspę Świętej Heleny. Moje marzenie z dzieciństwa miało się w końcu spełnić. I tutaj zakończę pierwszą część tej opowieści. Musimy lądować, bo inaczej ten podcast będzie trwał kilkanaście godzin. A tak przy okazji to muszę się Was zapytać o poradę, bo nie bardzo wiem, jak to wszystko tutaj usadowić. Bo czy wolicie jeden podcast tylko i wyłącznie z tematyką japońską, a drugi oddzielny od Japonii o innych podróżach? A może takie mieszanie tematów, jak z tym odcinkiem w tej chwili, Wam nie przeszkadza? Więc zastanawiam się, jak ten dualizm tematyczny tutaj ogarnąć, tak żeby nikomu nie przeszkadzało i tak żeby każdy był zadowolony. Więc wszystkie uwagi, sugestie, komentarze będą naprawdę super mile widziane. Mój e-mail to nawsiwjaponii@gmail.com. Albo możecie znaleźć mnie na innych mediach społecznościowych jako 2CatsTrooper, 2 CatsTrooper w pisowni angielskiej, wszystko jako jedno słowo, i tam wysłać mi prywatną wiadomość. No i to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Bardzo miło mi się dla Was wspominało. Kolejny lot już za tydzień. Do usłyszenia.